Honor 20 to w dużym skrócie smartfon o atrakcyjnym wyglądzie, z podziurawionym ekranem, poczwórnym aparatem, dużą liczbą gigabajtów pamięci i wydajnym procesorem Kirin 980. Jest jednym z najlepszych flagowców, jakie do tej pory zrobił Honor. Szkoda, że trafił na tak trudne czasy. Rodzina smartfonów pod szyldem Honor 20 miała niedawno swoją premierę. To trzy mocne modele, zróżnicowane pod względem specyfikacji, wyposażenia i ceny. Najmocniejszy jest oczywiście model Honor 20 Pro. Podstawowym modelem jest Honor 20, zaś dla osób, których nie stać na nie, przeznaczone jest Honor 20 Lite. Jednak cała seria Honor 20 pojawiała się w trudnych dla marki, czy raczej dla macierzystej firmy czasach. Teoretycznie problemy ma Huawei, ale nie mamy wątpliwości, że odbiją się też na Honorze. I prawdopodobnie konsumenci nie będą chętnie patrzeć w stronę modeli wymienionych marek, choćby z uwagi na dyskusyjne aktualizacje systemu w przyszłości. A szkoda, bo w średniej półce cenowej Honor 20 będzie jednym z najważniejszych modeli, które powinniście wziąć pod uwagę. To jeden z najlepiej dopracowanych flagowców producenta, który został też naprawdę rozsądnie wyceniony. Startuje z ceną 1990 zł, co daje 499 euro. Na dodatek możecie go kupić w fajnej promocji, w której wraz z zakupem Honora 20 i Honora 20 Lite otrzymacie bilety lotnicze. Opakowanie i akcesoria. W opakowaniu wraz ze smartfonem otrzymujemy garść niezbędnych i przydatnych akcesoriów. Do tych pierwszych należy kabel USB i ładowarka sieciowa, a do tych drugich transparentne silikonowe etui oraz adapter z mini jacka, czyli 0,5 mm do USB-C. Budowa i ekran. Smartfon ma solidną i nieprzekombinowaną budowę, opartą na dwóch szklanych panelach połączonych aluminiową ramką. W moje ręce trafiła czarna wersja kolorystyczna, która jest klasyczna i elegancka, choć błyszczące powierzchnie sprawiają, że zwraca na siebie uwagę. Zdecydowanie jest to smartfon, którym można pochwalić się w towarzystwie. Na dodatek jest relatywnie kompaktowy i lekki, a także poręczny. Szkoda, że nie można pochwalić się zwiększoną wytrzymałością na upadki lub wodoodpornością. Frontową część zajmuje 6,26-calowy panel AllView LCD o rozdzielczości Full HD+. Nie mam zastrzeżeń do jego kolorystyki, kontrastu czy czułości panelu dotykowego. Nie mam też powodów do narzekania w kwestii jasności. W większości sytuacji radzi sobie znakomicie. No może oprócz mocnego, bezpośredniego słońca. Dodam też, że bardzo dobrze wyglądają na nim treści multimedialne, a ponieważ Honor 20 wspiera certyfikat Widevine L1, umożliwia oglądanie filmów i seriali wysokiej rozdzielczości z serwisów streamingowych, takich jak Netflix. Symetrii nie zakłóca wcięcie ekranu. Zamiast tego producent zastosował otwór w ekranie o szerokości 4,5 mm. W ten sposób w mniejszym stopniu przeszkadza użytkownikowi i nie rzuca się w oczy tak jak typowy notch. Oczywiście otwór mieści obiektyw frontowego aparatu. Dodatkowo na górnej ramce zauważymy szczelinę głośnika rozmów, w której zamontowano również niewielką diodę powiadomień. Ekran robi świetne wrażenie, zwłaszcza, że otaczające go ramki są relatywnie wąskie. Można z niego bez problemów korzystać w okularach z polaryzacją, zarówno w pionowej, jak i w poziomej orientacji. Warto dodać, że na ekran naklejona jest fabrycznie folia. Tylny panel łączy czerń i błyszczące wykończenie, które nawet nieszczególnie zbiera odciski palców. Zastosowano tu technologię określoną jako 3D Triple Mesh, w której pod szklaną warstwą osiągnięty został efekt głębi. Ale szklane plecki mają to do siebie, że pozbawiają smartfon tarcia, więc gładko sunie on po każdej, nie do końca płaskiej powierzchni. Na pleckach recenzowanego telefonu uwagę zwraca przede wszystkim moduł z potrójnym aparatem i diodą doświetlającą. Ale to nie wszystko. Kolejny obiektyw kryje się w podpisie aparatu. 48 megapikseli AI Vision. W dolnej części plecków znalazło się logo producenta oraz nadrukowane oznaczenia i certyfikacje. Generalnie obudowa Honora sprawia bardzo dobre wrażenie, z jednym wyjątkiem. Nie podoba mi się masywny i mocno wystający ponad powierzchnią panelu moduł z aparatami, który ma dość ostre krawędzie i uwielbia zbierać wokół siebie krusz. Dobrze, że w zestawie jest etui, które w pewnym stopniu pozwala zapomnieć o tej niedogodności. Sporo dzieje się też na krawędziach, czyli na błyszczącej aluminiowej ramce, która gdzieniegdzie przerywana jest paskami antenowymi. Na dolnej krawędzi znalazł się otwór mikrofonu, port USB-C do transferu danych, ładowania i przesyłania dźwięku, a także pojedynczy głośnik zewnętrzny ukryty za kilkoma okrągłymi otworami w obudowie. Na prawej krawędzi producent umieścił podłużną belkę do regulacji głośności oraz przycisk wyłącznika blokady ekranu, który zintegrowany został ze skanerem linii papilarnych. Działa to szybko i dokładnie. Czytnik na bocznym panelu jest chyba jednym z najbardziej intuicyjnych rozwiązań biometrycznych i działa podobnie szybko jak skanery umieszczane na pleckach. I na pewno szybciej niż czytniki ukryte pod ekranami. Dawniej czytnik zintegrowany z włącznikiem stosowało w swoich smartfonach Sony.
Obecnie stosuje je także Samsung w modelu Galaxy S10e i cieszy mnie, że to rozwiązanie znowu wraca do łask. Warto dodać, iż to rozwiązanie biometryczne wspierane jest przez funkcję rozpoznawania twarzy. Działa ona równie dobrze i szybko jak skaner linii papilarnych. Na górnej krawędzi zobaczyć można otwór dodatkowego mikrofonu oraz port podczerwieni, który pozwoli przekształcić smartfon w uniwersalnego pilota. Natomiast na ostatniej bocznej powierzchni znalazła się tacka na dwie karty SIM w rozmiarze nano. Nie przewidziano tu możliwości rozszerzenia pamięci przy pomocy zewnętrznych nośników. System i aplikacje. Honor 20 działa pod kontrolą Androida w wersji 9 z nakładką Magic UI 2.1 i poprawkami bezpieczeństwa z 1 kwietnia 2019. Magic UI to praktycznie ta sama nakładka co EM UI, oferująca te same funkcje. Na przykład dodatkowe menu na ekranie blokady, tryby oszczędzania energii, liczne opcje personalizacji i garść preinstalowanych zbędnych aplikacji, z których większość można odinstalować. Generalnie, kto przesiada się ze smartfonu marki Huawei, poczuje się jak w domu. Domyślnie interfejs pozbawiony jest menu aplikacji, ale stosowna opcja, by je włączyć, znajduje się w ustawieniach. Aplikacje Google zgrupowane są w jednym folderze. Oddzielny folder poświęcony jest też narzędziom. Wśród nich jest m.in. kompas, dyktafon, kalkulator czy narzędzie do klonowania danych z telefonu. Jest tu też możliwość pracy w trybie podzielonego ekranu czy możliwość zablokowania aplikacji w pamięci. Wystarczy w widoku ostatnich aplikacji przesunąć w dół na karcie, która ma być pomijana podczas czyszczenia ostatnio używanych aplikacji. Jest sporo opcji personalizacji, obsługa motywów, tryb ochrony wzroku, możliwość zmiany rozdzielczości ekranu czy ukrycia wcięcia. Dźwięk. Honor zadbał też o jakość dźwięku, przynajmniej w odniesieniu do słuchania muzyki przez słuchawki. Producent chwali się obecnością dźwięku przestrzennego Virtual 9.1, funkcji działającej w ramach ustawień Huawei Hisense 6.0. Działa ono zarówno na słuchawkach przewodowych, jak i bezprzewodowych. Przypomnijmy, że w przypadku tych pierwszych do dyspozycji jest tylko port USB-C. Opcjonalnie skorzystać można z adaptera mini jack 3,5 mm USB-C dołączonego do zestawu. Nieco słabiej sprawdza się pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi. Jakość dźwięku, która się z niego wydobywa, jest dobra, ale przydałby się wyższy poziom głośności, bo zbyt łatwo zagłuszały go hałasy z otoczenia. Zdjęcia i wideo. Honor 20 ma bardzo dobry aparat. Może wygląda nieco lepiej na papierze niż potem w akcji, ale jakość zdjęć, jak jest w stanie wyprodukować, na pewno nie ustępuje konkurencji w swojej klasie cenowej. Główny aparat to 408-megapikselowy sensor Sony IMX586 z przesłoną 1.8. Następny jest aparat o rozdzielczości 16 megapikseli z szerokokątnym obiektywem oraz dwa 2-megapikselowe układy do zdjęć makro i pomiaru głębi. Jeśli chcecie mieć lepszy aparat, znajdziecie go w Honorze 20 Pro. Wykorzystano w nim ten sam sensor, co w modelu podstawowym, ale oferuje jaśniejszy obiektyw w 48-megapikselowym aparacie z przesłoną 1.4 z OIS. Ma też 16-megapikselowy aparat z obiektywem szerokokątnym, 8-megapikselowy teleobiektyw z OIS trzykrotny zoom i 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro. DxO Mark Mobile ocenił aparat w Honorze 20 Pro całkiem wysoko. Na 111 punktów stosuje go obecnie na trzecim miejscu ze Samsungiem Galaxy S10 5G i Huawei P30 Pro. Aplikacja jest dość rozbudowana. Oferuje przede wszystkim masę trybów pracy i ustawień, które pomagają w uzyskaniu optymalnego zdjęcia. Tryby obejmują obiektyw AR, zdjęcia nocne, zdjęcia portretowe z rozmytym tłem, zdjęcia automatyczne, nagrywane wideo oraz tryby dodatkowe, wśród których znajdziemy tryb profesjonalny, HDR, szkoda, że nie działa w automacie, super makro i różne filtry kolorystyczne. Przełączanie obiektywu głównego i szerokokątnego, funkcja Huawei High Vision oraz stosowanie wsparcia sztucznej inteligencji dostępne jest z poziomu głównego interfejsu. Zdjęcia można zapisywać w maksymalnej rozdzielczości 48 megapikseli. Choć domyślnie stosowane jest 12 megapikseli. Z kolei maksymalna rozdzielczość podczas nagrywania wideo to 4K. A jak prezentują się zdjęcia wykonane Honorem 20? Główny aparat sprawdza się znakomicie, zwłaszcza w świetle dziennym. Wtedy można skorzystać z rozdzielczości 48 megapikseli i uzyskać ujęcia, które bez problemu będzie można wykorzystać przy większych wydrukach. Choć na co dzień zupełnie wystarczające będzie domyślnie ustawiona wartość 12 megapikseli. Czasem niezłe są rezultaty fotografowania w gorszym oświetleniu i po zmroku, choć daleko im do tego, co potrafi zarejestrować Huawei P30 Pro. Niemniej jest tu tryb nocny i o ile potraficie przez kilka sekund utrzymać nieruchomo telefon, daje zadowalające pamiątki z nocnych eskapad. Zdjęcia są dość jasne
i mają dobre kolory, choć widać, jak mocno działają algorytmy odszumiania, co przekłada się na niższy poziom detali. W świetle dziennym znakomicie prezentują się ujęcia wykorzystujące szeroki kąt 117 stopni. W naprawdę wielu sytuacjach przydaje się bardziej od standardowego trybu przy fotografowaniu pejzaży czy większych ilości osób. Jest tu też tryb super makro. Aby się do niego dostać, należy przejść do wyboru trybów, wybrać więcej i następnie tryb super makro. Ostrzący w odległości około 4 cm od obiektywu, choć w przypadku tego ostatniego przypomnijmy, że sensor ma 2 megapiksele, więc następuje spora degradacja jakości. Na dodatek nie ma tu autofokusa, więc nie zawsze uda się poprawnie wyostrzyć fotografowany obiekt w zbliżeniu. Frontowy aparat znalazł się w otworze w obrębie wyświetlacza i oferuje rozdzielczość wynoszącą aż 32 megapiksele. Zazwyczaj daje zdjęcia, które bez problemów można wykorzystywać w mediach społecznościowych o dobrym nasyceniu, naturalnych kolorach, ale czasami niezbyt dobrej ostrości. Podobnie jak podobają mi się efekty fotografowania, równie dobre są możliwości smartfonów w kwestii nagrywania wideo. Nagrania mają świetne kolory i ostrość, są płynne, a dźwięk jest dobrze zbierany. Najwyższą rozdzielczością jest 4K przy 30 klatkach na sekundę. Komunikacja. Dwupasmowy moduł Wi-Fi działa szybko i sprawnie. Podoba mi się też funkcja utworzenia hotspotu podczas połączenia z siecią Wi-Fi, a nie siecią komórkową, jak to najczęściej działa. Znajdziecie ją w zakładce Osobisty hotspot jako most Wi-Fi i uważam, że powinna znaleźć się w każdym smartfonie. Okazała się niezwykle przydatna podczas czasów, gdy hotel zapełniał pojedyncze połączenie z internetem, a do połączenia było kilka urządzeń. Dzięki mostowi Honor 20 może oddzielić siecią Wi-Fi 4 dodatkowe urządzenia. Jest tu też port podczerwieni, który teoretycznie umożliwia przekształcenie telefonu w uniwersalnego pilota. Ale w praktyce nadajnika podczerwieni nie wykazują ani programy wyszczególniające komponenty smartfonu, ani nie mogło znaleźć go aplikacje służące do skonfigurowania uniwersalnego pilota. Nie zabrakło tu również modułu nawigacji i Bluetooth. Nie mam żadnych zastrzeżeń do ich pracy. Na dodatek Honor chwali się, że podczas testów laboratoryjnych smartfon był podłączony bezprzewodowo ze słuchawkami w odległości ponad 244 metry, czyli na największą odległość, jaką dotychczas udało się osiągnąć. Ma to być zasługa inteligentnych algorytmów, które dostosowują sygnał i łączą smartfon z innymi urządzeniami w większej odległości niż kiedykolwiek wcześniej. Nie sprawdzałam zasięgu Bluetooth w takim stopniu, ale zdecydowanie nie ma problemu z jego działaniem z słuchawkami czy fitnessową opaską. Z fizycznych złączy mamy tu port USB-C, który służy i do transferu danych, i do ładowania urządzenia, i do podłączenia słuchawek. W tym celu Honor dodał nawet odpowiedni adapter w zestawie. Wolałabym po prostu standardowe gniazdko słuchawkowe, ale nie można mieć wszystkiego. Połączenia głosowe. Rozmowy są wciąż istotnym aspektem korzystania z telefonu komórkowego. Realizowane przy pomocy Honora 20 na pewno nie spotkają się z krytyką. Głośno i wyraźnie słychać rozmówcę, a informacje uzyskane od interlokutorów potwierdzają, że równie pozytywne były wrażenia dotyczące połączenia po drugiej stronie linii. Obsługa dwóch kart SIM nie nastręcza problemów. Szkoda tylko, że nie ma możliwości nagrywania połączeń. Pamięć i wydajność. Użytkownik ma do dyspozycji 128 GB pamięci wbudowanej, w praktyce o 14,65 GB mniej, gdyż tyle po pierwszym uruchomieniu zajmuje system i preinstalowane aplikacje. Przypomnijmy, że nie ma tu opcji, by skorzystać z karty pamięci. Za wydajność urządzenia odpowiada Kirin 980, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. To mocna konfiguracja, która sprawdzi się we wszelkich zastosowaniach. Wskazują na to wyniki benchmarków, a także praktyka. Nie pojawia się nawet najmniejsze spowolnienie podczas korzystania z aplikacji typu WhatsApp, Twitter czy Facebook, nie wspominając o bezproblemowych odpalaniach gier takich jak PUBG czy Asphalt 9 i to w najwyższych ustawieniach grafiki. Warto dodać, że smartfon się podczas tych aktywności nie nagrzewa, ale zdecydowanie robi się cieplejszy, na przykład podczas streamingu muzyki, dłuższego korzystania z aparatu czy prowadzenia rozmów wideo. Dodam też, że Honor 20 może pochwalić się technologią GPU Turbo 3.0, która zapewnić ma wyższą jakość obrazu i szybszą reakcję na dotyk. Pod względem szybkości działania, płynności i wydajności Honor 20 na pewno Was nie zawiedzie. Bateria. Bateria wbudowana w model Honor 20 ma pojemność 3750 mAh i zapewnia bardzo dobre czasy pracy. Problemem dla niej nie będzie przetrwanie całego dnia intensywnej pracy z uwzględnieniem mediów społecznościowych, grania i streamingu wideo. Ale przy bardziej typowym użytkowaniu bez problemu wytrzymuje znacznie dłużej. Potrafi nawet pracować do 2 dni bez ładowarki.
Nie zapomnijmy, że są też tu tryby oszczędzania energii, które mogą zapewnić nawet dłuższe czasy pracy. Plusem jest też całkiem szybki czas ładowania. W ciągu 15 minut bateria zyskuje około 34%. Po 30 minutach niemal połowę stanu naładowania. Po godzinie od podłączenia smartfonu do ładowarki i kabla z zestawu stan naładowania wynosi 85%. W pełni naładowana bateria będzie mniej więcej 30 minut później, czyli łączny czas ładowania wynosi 1,5 godziny. Szkoda tylko, że zabrakło ładowania bezprzewodowego. Podsumowanie. Honor 20 nie jest urządzeniem bez wad, ale w średniej półce będzie bardzo mocnym zawodnikiem. Gdyby nie problemy, z jakimi musi mierzyć się Huawei, które wpłyną też na Honora, byłby to jeden z najlepszych modeli w swojej klasie i zdecydowanie godny zarekomendowania. Spójrzmy jeszcze na smartfony, z którymi Honor 20 będzie bezpośrednio konkurował na rynku. Tutaj wymieniłabym przede wszystkim takie modele jak OnePlus 7, Zenfone 6 czy Xiaomi Mi 9.